23 maja Gdański Dworek Artura gościł laureatów kolejnej edycji konkursu Duch Gdańskiej Architektury. Dzieci i młodzież startowały w czterech kategoriach: plastycznej, literackiej, komiksowej oraz na grafikę i animację komputerową. Ich pracę oceniało profesjonalne jury. Tegoroczny konkurs literacki obfitował jak zwykle w bardzo ciekawe prace i bardzo duże talenty. Kilka razy jury w postaci mojej skromnej osoby Wojtka Borosa i Michała Piotrowskiego było mocno zaskoczone taką wyobraźnią dziecięcą, także dojrzałym poziomem pisania z drugiej strony, ciekawymi pomysłami na hasło Duch Architektury Gdańskiej. Myślę, że wcale nie jest tak łatwo napisać dobry, niestandardowy, niestereotypowy tekst na ten temat. Wyróżniono także nauczycieli, którzy zaangażowali się w przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie. Jestem troszeczkę oszołomiona, bo prawdę mówiąc nie spodziewałam się takiego sukcesu, dlatego że są to dzieci z pierwszej klasy, więc to są ich pierwsze próby literackie. No i cóż, jestem naprawdę szalenie usatysfakcjonowana. Na pewno warto organizować takie konkursy z jednego powodu. W każdym drzemie talent, czasami naprawdę nawet człowiek o tym nie wie. Dzieciaki okazały się wyjątkowo twórcze i wyjątkowo pomysłowe i mam nadzieję, że temat, który nie był jakimś tematem specjalnie łatwym i wymagał jednak od dzieci troszeczkę zaangażowania nie tylko plastycznego, ale również jakiegoś pomyślenia właśnie historycznego i poszukania odpowiednich obiektów, myślę, że znakomicie się sprawdziły. Ja myślę, że to była kwestia dzieciństwa, gdzie czytałem komiksy i w pewnym momencie postanowiłem też stosować swoje opowieści komiksowe. Tematyka różnorodna, fantastyka, ostatnio coraz więcej rysuję komiksów historycznych, takich regionalnych. Ten komiks był o duchu gdańskiej architektury. W tym komiksie przedstawiłem duch gdańskiej architektury, duch muzyczny. Historyka jest o tym, że ludzie udają się na koncert do kościoła, orkiestra gra i nagle ten kościół staje się po prostu muzyką. Czyli zamiast tej materii, takiej, którą widzimy na co dzień, nagle pojawia się ta materia muzyczna. Dzieciaki się niesłychanie angażują. Dzieciaki w ten sposób, biorąc udział w tego typu historiach, dowartościowują siebie, nawet nie wtedy, kiedy wygrywają. Nawet sam fakt wzięcia udziału w takim konkursie w zasadzie dla dzieciaków już jest jakimś wyróżnieniem. To, że one wysyłają, robią coś innego niż pozostałe dzieci, czymś się wyróżniają, jest dla nich już naprawdę swego rodzaju nobilitacją w środowisku, a jak im się uda zdobyć nagrodę, to już naprawdę, proszę mi wierzyć, dla dzieciaka to jest ogromny szacunek środowiska, wyróżnienie i na długo wspomnienia pozostają wszystkim tym dzieciakom w pamięci. Ja odebrałem to wyróżnienie jako kolejny etap mojej pracy, powiedzmy komiksowej, i na pewno warto było wziąć udział w tym konkursie, ponieważ to może mi pokazać, jak robić komiksy, żeby one były dla odbiorcy czytelne i żeby po prostu nie tylko były zabawą dla mnie.